Jeśli jest jakieś określenie, które przychodzi do głowy w kontekście produktów niemieckich inżynierów, to jest nim solidność. Tym słowem można też określić podstawowy samolot myśliwski Luftwaffe podczas II wojny światowej Messerschmitta Bf 109. Ostatecznie wyprodukowano ponad 30 tysięcy tych maszyn w kilku różnych wersjach, co dobitnie świadczy o skuteczności konstrukcji, a zarazem czyni go jednym z najliczniej produkowanych samolotów tej wojny. Messerschmitta Bf 109 wyróżniała ciekawa konstrukcja. Ostre, wręcz agresywne kształty dobrze komponowały się z często stosowanym jaskrawym kamuflażem, który jednoznacznie informował: mamy do czynienia z groźnym przeciwnikiem. Ale to nie kamuflaż okazał się kluczem do sukcesów Bf 109. Był nim silnik. Daimler-Benz DB600 to udana konstrukcja oparta na 12 cylindrach. W czasie wojny silnik konsekwentnie przebudowywano. Tak też w Messerschmitcie, który stoi za mną, zamontowano już jednostkę napędową DB605 o mocy ponad 1500 koni mechanicznych. Messerschmitt Bf 109G6 to jeden z najlepszych myśliwców czwartego poziomu w Wurtemberze. Jest szybki. Nieźle nabiera wysokości i dzięki aerodynamicznej konstrukcji doskonale nadaje się do nurkowania. Co ważne, 109 w wersji G6 wyposażona została w solidny zestaw broni, dwa karabiny kalibru 13 mm oraz alternatywnie działko 20 lub 30 mm. Co ważne, karabinki i działka zamontowane były w 109 na kadłubie, co znacząco podnosiło ich celność. Porównując Messerschmitta Bf 109 G6 do karty graficznej GeForce GTX 960, kierowaliśmy się podstawową przesłanką. Skoro wojnę wygrali alianci, to ich konstrukcji należy się porównanie z silniejszym GTX-em 970. Jednak po pewnej chwili zastanowienia doszliśmy do wniosku, że i między 109 a GTX-em 960 znajdzie się kilka podobieństw. Jeśli solidność to pojęcie, które pasuje do Messerschmitta Bf 109, to podobnie jest w przypadku GeForce GTX 960, bo to sprzęt na tyle mocny, że spokojnie odpalicie na nim większość gier w najwyższych detalach, a zarazem na tyle uniwersalny, że zmieści się w domowym budżecie wielu graczy. Wspominaliśmy, że siłą Messerschmitta Bf 109 jest jego silnik, Daimler-Benz. W przypadku NVIDII takim fundamentem jest architektura Maxwell, na bazie której firma wyprodukowała wiele układów graficznych. W przypadku GTX-a 960 jest nim procesor GM206. Dodajmy do tego 2 GB RAM-u, a otrzymamy kartę, która wydajnie obsłuży nawet najbardziej wymagających graczy.